mówić nie tylko o dwóch filmach, które są bohaterami dzisiejszego spotkania, ale o zjawisku pewnym filmowym na ziemiach polskich, czy w Polsce, jak kto woli, które się nazywało kinem żydowskim, bo wydaje mi się, że jest to jedyna okazja, żeby to i owo o nim dziś powiedzieć. Filmy, które Państwo dziś obejrzycie, są skomponowane jako duet w sposób dość ciekawy, bo sporo je łączy, ale sporo je także dzieli. Zacznijmy może od takich zewnętrznych, wspólnych cech tych filmów, takich, które da się dostrzec na pierwszy rzut oka i nie budzą one wątpliwości. A zatem po pierwsze, obydwa filmy zostały wyemitowane po raz pierwszy w 1937 roku. To był po prostu i rok ich produkcji, i rok wejścia na ekrany. Ten rok 1937 sam w sobie jest zwyczajnie tylko rokiem, ale jest także przez część filmoznawców uznawany za rok jubileuszowy kina polskiego, jeżeli liczyć od 1917 roku. Druga wspólna cecha łącząca te dwa filmy to jest to, że oba są adaptacjami. Przy czym można by było powiedzieć tak. Nic to dziwnego w polskim kinie, bo adaptacje były, jakby to powiedzieć, chlebem powszednim tego kina. Jednakże te dwa filmy są adaptacjami dość szczególnymi, dlatego że one są czymś w rodzaju twórczych przekładów literatury na język filmu i to są przekłady, które zostały przez specjalistów uznane o lepsze od ich literackich pierwowzorów, uznane za lepsze. A jeszcze na dodatek w grę wchodzi tutaj i to, że obydwa te filmy zostały zrealizowane według bardzo godziwych tekstów literackich, to znaczy punktem wyjścia dla tych filmów nie była literatura popularna, a literatura wysoka albo taka, która gdzieś się mieszcząc na granicy literatury popularnej miała przecież coś istotnego, ważnego, nośnego, jakby to można było powiedzieć, do powiedzenia. I wreszcie trzecia cecha wspólna obu tych filmów to jest to, że oba zostały zrealizowane przez reżyserów Polaków pochodzenia żydowskiego, tak by tu można było powiedzieć. Obaj byli bardzo silnie wtedy, kiedy te filmy robili, związani z kulturą polską. Obaj zrobili później karierę na Zachodzie. Różniło ich zaledwie 3 lata wieku, że tak powiem. No i nie wiem, właśnie spróbujecie sobie Państwo może odpowiedzieć na pytanie, czy konkurowali ze sobą, czy też można by było ich ustawić w jakiejś wyraźnej kolejności. Kto to byli ci panowie? Może od nich zaczniemy. Józef Leites, reżyser pierwszego z oglądanych dziś przez Państwa filmów, należy do grupy najwybitniejszych polskich reżyserów filmowych dwudziestolecia międzywojennego. Był zresztą równie, że tak powiem, ciekawy jako osobowość. Uczestnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku, a potem także uczestnik walk Brygady Strzelców Karpackich w czasie II wojny światowej. Był chemikiem z wykształcenia, a filmem się zajął z wyboru. Debiutował w połowie lat 20. W 1928 roku zrealizował swój pierwszy film, w 1938 ostatni i w ciągu tych 10 lat to było 12 filmów, które w większości były adaptacjami wysokoartystycznych tekstów literatury polskiej. Jeżeli sobie uświadomimy, że oglądany przed 2 tygodniami Młody Las, jeżeli będziemy pamiętać, że Barbara Radziwiłłówna, jeżeli sobie przypomnimy Różę Żeromskiego, Granice naukowskiej, no to będziemy mieć pewność, że poruszamy się w kręgu wysokiej literatury polskiej XX wieku. Niekiedy pracował pod prąd
czego dowodem jest film Pod twoją obronę z 1933 roku. Ten tytuł bynajmniej nie znaczy nic innego niż to, co znaczy, czyli jest cytatem. I film został podpisany przez współpracującego przy produkcji, przy reżyserii tego filmu Edwarda Puchalskiego ze względu na kontrowersje, jakie powstały w związku z faktem, że taki film realizuje reżyser pochodzenia żydowskiego. Był nagradzany, znany był jako laureat Nagrody Weneckiej z 1935 roku za film Dzień Wielkiej Przygody, a po wojnie maczał palce, wcale nie dwa, w produkcji wielu części serii filmowej Bonanza. No, jest to życiorys, który by sam w sobie był materiałem filmowym, ale pod względem życiorysu podejrzewam, że ciekawszy jeszcze był Michał Waszyński, drugi nasz dzisiejszy bohater, reżyser. Właściwie Wax, który był urodzony o 3 lata później od Leitesa. Samouk, który nie ukończył nawet jeszywy w Kowlu, w którym się urodził, w tym, dobrze mówię, w Kowlu, tak. Natomiast jako 16-17-latek, znalazł się, jakby to można powiedzieć, przy filmie, ponieważ funkcjonował w warszawskich kręgach filmowych już to jako goniec, już to jako chłopiec na posyłki, wkrótce jako aktor amator, a wreszcie jako asystent, nie byle kogo. Współpracowali z nim poniekąd i Aleksander Hertz, i Ryszard Ordyński, i wspominany Józef Leites, i Henryk Szaro, i paru jeszcze innych. A w 1929 roku, czyli rok po Leitesie, Waszyński zadebiutował jako samodzielny reżyser. Od jego dokonań filmowych można dostać zawrotu głowy. Między tym 1929 a 1938 rokiem, czyli w ciągu 9 lat, zrealizował 39 filmów na 147 ogółem, które w polskim kinie wówczas zrealizowano. Był niezwykle ceniony przez producentów jako szybki, oszczędny, niekłopotliwy i skuteczny. Były lata, w których realizował od 5 do 6 filmów, a w 1938 roku pobił rekordy, zrobił 7 filmów łącznie. Była to więc postać zdumiewająca. Wśród tej produkcji Waszyńskiego znajdują się do dziś popularne Znachor na przykład i Profesor Wilczur. Ta produkcja była różnie traktowana w różnych kręgach. O ile, jak powiedziałam, producenci wysoko sobie cenili Waszyńskiego jako obrotnego i przedsiębiorczego reżysera, dobrego technika, czy może inaczej rzemieślnika. Krytycy niezupełnie się z tym zgadzali. Znana dama polskiej krytyki, Stefania chyba Zachorska, pisała w którymś tam roku, że Waszyński przynosi wstyd polskiej kinematografii. Losy Waszyńskiego po wybuchu wojny były równie bogate jak losy Leitesa. Znalazł się najpierw jako filmowiec dokumentujący pracę drugiego korpusu, potem we Włoszech, potem w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez szereg lat był kimś w rodzaju szarej eminencji filmu amerykańskiego. Doczekał się monografii. Przed 2 laty wyszła książka Samuela Blumenfelda poświęcona, beletryzowana biografia poświęcona Waszyńskiemu, który także, no jak Państwo widzicie, zasługuje na scenariusz filmowy. No i teraz warto by było sobie spróbować powiedzieć, co
się dzieje, że tak powiem, dalej. Otóż obaj ci panowie pracowali dla filmu polskiego przede wszystkim, jak państwo zauważyliście, a pracowali dla niego między innymi i dlatego, że zarówno przed I wojną światową, jak i po 1918 roku kino na ziemiach polskich, a potem w Rzeczypospolitej, zachowało się zarówno bardzo płytkim rynkiem, jak i bardzo nieznacznym kapitałem, który na ten rynek wpływał. W związku z tym konieczne było współdziałanie i reżyserów, i aktorów, i producentów, polskich i żydowskich. Ta współobecność była naturalną cechą kina, które nie miało zbyt bogatego zaplecza materialnego. W dwudziestoleciu międzywojennym ten proces się pogłębił. Niektórzy liczą, że szacunkowe dane pomogą, czy są materiałem do takich uogólnień czy ustaleń, że około 80% polskiego przemysłu filmowego w dwudziestoleciu międzywojennym znajdowało się w rękach przedsiębiorców narodowości żydowskiej. Znajdowało to także odbicie we władzach związków filmowych na przykład, ale także i w składzie kadry, która film tworzyła. Można by było pytać, skąd to zainteresowanie przedstawicieli mniejszości żydowskiej mediami, bo kino nim owym medium już było. I można by, powiedzmy umówiwszy się, szukać odpowiedzi na to pytanie w dziejach teatru żydowskiego. A to dlatego mianowicie, że w ogóle świecka kultura, świeckie instytucje kultury obecne się stały w żydowskim życiu kulturalnym dopiero właściwie w 80. latach XIX wieku. Wcześniej ze względów przede wszystkim religijnych Żydzi nie brali udziału w świeckiej kulturze. Teatr żydowski powstał w Polsce, a właściwie na ziemiach polskich. Można powiedzieć, że Polska była kolebką teatru żydowskiego. Ten teatr bardzo szybko znalazł sobie widza. To był żydowski widz plebejski. On miał inny charakter, teatr, nie widz, od teatru polskiego. To był przede wszystkim teatr przeznaczony dla słabo przygotowanego widza, więc gatunki uprawiane w tym teatrze to był melodramat, jakiś tam dramat historyczny. I to tę publiczność interesowało. W którymś momencie, kiedy zaczęła się polityczna emigracja Żydów do Stanów Zjednoczonych w latach 80., 90. XIX wieku, ten teatr za Żydami do Ameryki wywędrował. Tam przyjął trochę cech rozrywkowej produkcji amerykańskiej, aby wróciwszy do Polski tutaj ten rozrywkowy charakter, trochę pożyczony z operetki, trochę pożyczony z musicalu, przyjąć. Był on szmirowaty i tandetny, dlatego intelektualiści żydowscy nazywali go Schundtheater, czyli teatr szmiry, ale taki właśnie podobał się on publiczności i nie bardzo ci żydowscy intelektualiści mogli tutaj cokolwiek zrobić. Kino, które zaczęło powstawać, kino żydowskie, które zaczęło powstawać około 1911 roku, odwoływało się właśnie do niektórych zdobyczy tego teatru. Do czego mianowicie? No po pierwsze, do faktu, że publiczność, która odwiedzała kino i teatr, to była taka sama publiczność po tych obu stronach oceanu. To była po prostu publiczność potrzebująca popularnej rozrywki. Po drugie, kino także, tak jak nieco wcześniej teatr, korzystało z tych osiągnięć amerykańskich i nauczyło się za teatrem
o czym nie mówiłam, bo to jest już, że tak powiem, skomplikowana sprawa, korzystać z doświadczeń amerykańskich aktorów. Bywało tak, że aktorzy żydowscy teatrów żydowskich działających w Ameryce przyjeżdżali tu do publiczności polskiej po to, żeby się zaprezentować w tym popularnym repertuarze. Proszę Państwa, na początku lat 20. publiczność żydowska w Polsce nie była cyfrą, że tak powiem, bagatelną. Ludność żydowska w Polsce liczyła wówczas około 3,5 miliona ludności ogółem, co oznaczało, że no, o tę publiczność można już było zabiegać. Stąd od 1911 roku powstaje film żydowski, czyli film o tematyce żydowskiej, przeznaczony dla publiczności żydowskiej, czyli dla żydowskiego widza, i realizowany przez żydowskich producentów. To by było pojęcie filmu żydowskiego. Do pewnego momentu późnego, bo żydowski film został udźwiękowiony bardzo późno, do pewnego momentu rozgraniczenie tej publiczności nie było takie proste, bo niektóre filmy, które powstawały z przeznaczeniem dla publiczności żydowskiej, mogły być jednocześnie filmami przeznaczonymi dla publiczności polskiej, jeżeli były to filmy nieme. Jeżeli była to realizacja Meira Ezofowicza na przykład, to równie dobrze mógł ją oglądać widz żydowski, jak i polski. Od momentu, kiedy nastąpiło udźwiękowienie filmu, sprawa stała się oczywista. W dziejach tego filmu żydowskiego na ziemiach polskich można mówić o trzech fazach. Pierwsza, zwana często prekursorską, zamyka się między 1911 rokiem, kiedy powstał pierwszy film żydowski, a 1916. I w tym okresie zrealizowano około 10 filmów o tematyce żydowskiej. W produkcji tych filmów szczególnie zasłużony był taki człowiek, który nam się dziś jeszcze pojawi. Nazywał się on Marek Arnstein. Występuje w piśmiennictwie także jako Andrzej Marek. Był to człowiek wszechstronny. Był poetą, był tłumaczem, był sam literatem. Tłumaczył właściwie na jidysz z polskiego i z jidysz na polski. Był scenarzystą, był reżyserem. Przy produkcji tych pierwszych filmów pracowali także wybitni żydowscy twórcy teatralni. Myślę tu o aktorach, a zwłaszcza aktorkach, dwóch wielkich aktorkach teatru żydowskiego, Esterze Rachel Kamińskiej i Miriam Orleskiej. To były dwie damy teatru żydowskiego. Myślę tutaj także o reżyserze Abrahamie Kamińskim, który skądinąd był także wybitnym twórcą teatralnym, założycielem najważniejszego żydowskiego teatru na ziemiach polskich. Co oni realizowali? W tej pierwszej fazie, w tym okresie prekursorskim do 1916 roku, faza filmu niemego, realizowali głównie adaptacje klasyki, żydowskiej rzecz jasna. Były to głównie dramaty takiego wybitnego żydowskiego dramaturga, który nazywał się Jakub Gordin, ale realizowano również inne sztuki dramatyczne, najczęściej sztuki dramatyczne, bo to były adaptacje. A wcale nierzadko zdarzało się też tak, że filmowano po prostu inscenizację teatralną i wyświetlano to potem jako film. Taki zabieg stosowano zresztą wówczas także w kinie polskim. My wiemy, że sędziowie Stanisława Wyspiańskiego zostały zrealizowane jako przedstawienie teatralne. Teatr, Warszawski Teatr Rozmaitości, aktorzy tego teatru zawiązali taką spółkę dla właśnie zrealizowania filmu według tego, co się działo na scenie. I ten film pod tytułem Sąd Boży
był wyświetlany na ekranach kin polskich, a więc ta metoda działała nie tylko w kinie żydowskim. W Polsce niepodległej można mówić o istnieniu dwóch takich etapów dziejów dalszych tego kina żydowskiego. Od 1918 do 1928 roku, kiedy powstaje i upada także wiele wytwórni filmowych, żydowskich, produkujących zarówno filmy żydowskie, jak i polskie. A z filmów, które wówczas zostały zrealizowane, należałoby na przykład wymienić film Ślubowanie. A to dlatego mianowicie, że on był niemą i inną wersją Dybuka, którego Państwo dziś obejrzycie. W tej fazie dziejów kina żydowskiego został także zrealizowany dość głośny film zatytułowany W lasach polskich, według powieści takiego żydowsko-węgierskiego pisarza Józefa Opatoszu, w którym jedną z ważnych ról grał bardzo znany aktor polski, sceny polskiej, pochodzący z wielopokoleniowej rodziny aktorskiej, Jerzy Leszczyński. I wreszcie ostatnia faza dziejów tego filmu żydowskiego, która trwa 3 lata, między 1936 i 1939 rokiem. Ponieważ między 1928 a 1936 jest taka martwa fala. Nic się w kinie żydowskim nie dzieje, właściwie z niejasnych przyczyn. Natomiast te 3 lata ostatnie dziejów kina żydowskiego w Polsce to są lata, można by powiedzieć, bardzo tłuste. Niektórzy mówią, że jest to złota era kina żydowskiego, choć zrealizowano wówczas tylko 9 filmów. Wśród tych 9 filmów jest kilka komedii, które są do dziś, wobec ubóstwa być może tego dorobku, ale pewnie i nie dlatego tylko. Są do dziś uznawane za najlepsze filmy komediowe, jakie powstały w kulturze jidysz. Mówię tu zwłaszcza o filmie Judeł gra na skrzypcach, który został zrealizowany przy finansowym udziale takiego pana Józefa Grina, niegdyś aktora Trupy Wileńskiej, znanego teatru żydowskiego, potem wyjechanego, przepraszam za zwrot, do Ameryki, który powróciwszy do Polski z pieniędzmi postanowił zostać producentem, ale bywał także i reżyserem filmowym. Otóż z pieniędzy Józefa Grina powstał film Judeł gra na skrzypcach, Błazen Purimowy, Weseli Biedacy. To były komedie. Cechą tych komedii było, pożyczanie ze Stanów Zjednoczonych sprawdzonych tam i popularnych aktorów żydowskich. Za chwilę sobie objaśnimy dlaczego, a teraz jeszcze tylko o tej pozostałej próbie, że tak powiem, dorobku filmu żydowskiego w ostatnim trzyleciu. Do grupy tych filmów, które wówczas powstały, należałoby jeszcze zaliczyć film Bezdomni. To akurat był dramat zrealizowany chyba już w 1939 roku. A mówię o nim dlatego, że wystąpiła w nim dość dziś głośna postać. Mianowicie aktorka i pieśniarka żydowska, aktorka i pieśniarka kabaretów artystycznych warszawskich z późnych lat 30. Vera Gram, która ostatnimi czasy stała się bohaterką książki Agaty Tuszyńskiej i znajdziecie Państwo pełno informacji o niej i o jej dramatycznym losie w prasie społeczno-kulturalnej, powiedzmy sobie. Ale to, co najistotniejsze w tej ostatniej fazie żydowskiego kina w Polsce, w tym ostatnim trzyleciu, to jest jeszcze co innego. Mianowicie najciekawszy jest adresat tej produkcji filmowej.
Te filmy bowiem, te 9 filmów, które powstało w tym ostatnim okresie, wśród nich także i Dybuk, było realizowanych z myślą o nie tylko polskiej publiczności żydowskiej, czyli publiczności żydowskiej zamieszkałej w Polsce, ale kto wie, czy nie bardziej o żydowskiej publiczności w Ameryce. A brało się to z prostego, powiedzieć by można, rachunku ekonomicznego. Wiadomo było, że w Polsce filmy realizuje się taniej, że nawet wówczas, kiedy sprowadzi się z Ameryki wielką gwiazdę kina amerykańskiego, to będzie to tańsze niż zatrudnienie jej w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo było, że w Polsce można wykorzystać naturalne plenery i naturalne scenerie. Chodzi głównie o miasteczka żydowskie, o specyficznej architekturze, o specyficznej atmosferze, miasteczka zwane sztetłami. Tutaj ulubionym miejscem scenarzystów i reżyserów stał się Kazimierz nad Wisłą. Zobaczycie go Państwo zresztą dzisiaj. No i wreszcie, chyba także i to świadczy o tym, że było to kino pomyślane z punktu widzenia tego eksportowego odbiorcy, że do tych filmów dość często sprowadzano te wielkie gwiazdy kabaretu, teatru czy kina żydowskiego w Ameryce. Szczególnie ulubioną aktorką była tu Molly Picon, która kilkakrotnie przyjeżdżała do Polski, żeby w tych filmach tutaj realizowanych grać. To wszystko razem powodowało, że ten właśnie ostatni okres dziejów kina żydowskiego no, ma szczególne znaczenie z punktu widzenia wartości tego dorobku, jego charakteru. Przy czym należałoby chyba jeszcze powiedzieć i o tym, że w tych produkcjach żydowscy przedsiębiorcy, którzy inwestowali pieniądze w te produkcje, starali się także wykorzystywać możliwie najstaranniej potencjał ludzki, jakim mogli dysponować. Co to znaczy? Reżyserami tych filmów byli z reguły dobrzy reżyserowie teatralni albo już tylko wyłącznie filmowi. Tak jak właśnie Leites, jak Henryk Szaro, jak Zygmunt Turkow, czy jak emigrant z Niemiec Aleksander Marten. Jesteśmy w latach 1936-39. W Niemczech już poziom antysemityzmu jest tak wysoki, że Żydzi niemieccy coraz częściej emigrują. Do Polski także. Aleksander Marten jest jednym z takich emigrantów. Oczywiście ta stawka reżyserów bardzo często decyduje o jakości tej produkcji filmowej. Ale obok reżyserów zatrudniani są przy produkcji tych filmów niekiedy wybitni artyści jako scenografowie. Tak właśnie jako scenograf w części tych późnych filmów pojawia się Jankiel Adler, wybitny żydowski malarz, który także jest emigrantem z Niemiec i no, jego praca świadczy o jego sztuce, o wartości jego sztuki. Jako scenarzystów żydowscy producenci zatrudniają najczęściej literatów. To są albo literaci żydowscy piszący w jidysz. I tutaj można wymienić takiego Mojżesza Brodersona, który był znany jako autor tekstów kabaretowych, dyrektor kabaretów, ale także sprawny poeta. Autor Kacyzne, który był literatem uprawiającym literaturę w jidysz. Konrad Tom, którego być może Państwo skądś tam macie w uchu, jako bardzo wszechstronnego człowieka rozrywki działającego i w polskich kabaretach, i w żydowskim życiu kulturalnym. Wspominany przez nas dzisiaj już Marek Arnstein, który stał u początków żydowskiego kina. No, jednym słowem taka
świetna stawka bardzo dobrze przygotowanych ludzi. Jeżeli dołożymy jeszcze do tego Anatola Sterna, który w którymś momencie, a to jest młody wówczas człowiek, staje się jednym z czołowych polskich scenarzystów, a też jest wybitnym literatem, uczestnikiem polskiego życia literackiego i jednym z twórców awangardy, no to będziemy mieli świadomość, że tutaj ten wybór był prawdopodobnie dość staranny. I wreszcie, chyba by trzeba było jeszcze powiedzieć o kompozytorach i autorach. Kompozytora dzisiaj usłyszycie Państwo jednego i to był jeden z najświetniejszych kompozytorów filmowych żydowskich, Henoch Kohn. Też zresztą imigrant z Niemiec. Co do aktorów, byli to przede wszystkim dobrzy albo znakomici aktorzy teatralni. Tu bym powinna powiedzieć Państwu o tym, że w tym dwudziestoleciu międzywojennym, o którym teraz mówimy, a właściwie o późnej jego fazie, teatr żydowski w Polsce miał się dobrze. Było kilka stałych teatrów, z których przyjmowano czy wypożyczano aktorów do filmów. Byli aktorzy niezależni i była jedna z najlepszych na świecie grup teatralnych, która występowała pod nazwą Trupa Wileńska i istniała od 1917 roku. Nie było już jedynego hebrajskojęzycznego teatru, który powstał w Moskwie, także w czasie trwania jeszcze I wojny, nazywał się Habima, ale ta ekipa aktorska, która w filmach żydowskich występowała, warta jest także dużej uwagi. Tym sposobem, proszę Państwa, to, co w kinematografii żydowskiej powstało na ziemiach polskich między 1911 a 1939 rokiem, nie było może liczebnie nazbyt bogate. Przypomnę, były to filmy przeznaczone dla publiczności żydowskiej, ale były to jednocześnie filmy bardzo głęboko zakorzenione w polskiej kulturze. Przez fakt ustawicznego przepływu tych kadr, które w produkcji tych filmów brały udział. Przez fakt wzajemnych relacji między aktorami, scenarzystami, reżyserami czy kompozytorami. Wszystko to razem powodowało, że jak tu właśnie mam inteligentnie wypisane, Tadeusz Lubelski, jeden z wybitnych polskich filmoznawców, napisał, to kino żydowskie było cząstką polskiej kinematografii, niemożliwą od oddzielenia od niej ani w sensie produkcyjnym, ani nawet kulturowym. I teraz spróbujemy sobie o tych dwóch filmach, które Państwo będziecie oglądać, powiedzieć. W kolejności, może jednak wynikającej z tego, jak ja tu Państwu mówię, a nie jak będziecie Państwo oglądać. Zacznijmy od Dybuka. Dybuk w ogóle to jest pojęcie, które oznacza złego ducha, który wciela się w żywego człowieka, no i jakby to powiedzieć, opanowuje go. Samo pojęcie jest bardzo stare, pochodzi jeszcze z tradycji talmudycznej, ale zostało gdzieś w XVIII wieku bardzo ściśle przyswojone żydowskiej kulturze ludowej i tak już zostało. I taką właśnie ludową wersję wyobrażenia o Dybuku usłyszał Szymon Anski, który naprawdę nazywał się Salomon Rapaport, był literatem, umarł w 1920 roku, co za chwilę będzie nam potrzebne, który wszedł do literatury przez przypadek. Był właściwie wychowankiem szkoły religijnej, ale w którymś momencie, około 1883 roku, zadebiutował jako pisarz. Pisał i po rosyjsku, i po żydowsku, czyli w jidysz. Ale od 1905 roku zaczął pisać wyłącznie po żydowsku, czyli w jidysz, i wszedł do literatury żydowskiej.
Obok tego, że zajmował się literaturą, był także, jakby to powiedzieć, amatorem, etnografem, ponieważ robił różne badania folklorystyczne, oczywiście badania obejmujące społeczność żydowską. Odbył nawet między 1911 a 14 taką dużą wyprawę etnograficzną, w czasie której oglądał głównie świat żydowskich hasydów, czyli odłamu judaizmu, który tam na Podolu i na Ukrainie się jakoś szczególnie silnie zakotwiczył. W 1914 roku, po powrocie, można by rzec, z tej ekskursji, napisał dramat, który nosił tytuł Na pograniczu dwóch światów. Napisał go i po rosyjsku, i w jidysz. Ale ten dramat długo, że tak powiem, nie mógł znaleźć sobie ani miejsca, ani, można by rzec, uznania. Dopiero kiedy został przetłumaczony na język hebrajski przez znanego hebrajskojęzycznego poetę, no ale także i tłumacza, Chaima Nachmana Bialika, uzyskał tytuł Dybuk, bo taki właśnie tytuł nadał mu ów Bialik. I wtedy zaczęła się kariera sceniczna Dybuka. W 1920 roku został wystawiony na scenie wspomnianego przed chwilą przeze mnie teatru o nazwie Trupa Wileńska. Przy czym wystawiła go Trupa Wileńska, ale sama ekspozycja, że tak powiem, dramatu miała miejsce w Warszawie, w Teatrze Elizeum. To był spektakl wyreżyserowany przez Dawida Hermana, znanego wówczas żydowskiego reżysera młodego pokolenia. I to widowisko zeszło z afisza po 300 przedstawieniach. A potem Trupa Wileńska pojechała z nim w świat. W 2 lata potem, w 1922 roku, ten wspomniany także dzisiaj hebrajskojęzyczny teatr Habima w Moskwie wystawił Dybuka ponownie. Tym razem w reżyserii Jewgenia Wachtangowa, no jednego z najlepszych nazwisk w teatrze rosyjskim wówczas. Przy czym Wachtangow przygotował ten spektakl dość ekspresjonistycznie. Dowodem tego ekspresjonizmu było na przykład ucharakteryzowanie aktorów tak, żeby ich twarze przypominały dramatyczne maski, czy zobligowanie ich, tych aktorów rzeczonych, do tego, żeby wygłaszali swoje kwestie raczej jako melorecytację niż jako tekst mówiony, ale to także bardzo się podobało. Po 24 roku, nie bardzo wiemy w którym dokładnie, wspominany już dzisiaj 2 razy Marek Arnstein przetłumaczył Dybuka na język polski. Wystawiony on został wielokrotnie na polskich scenach z różnym powodzeniem, bo tutaj jednak działała jakaś tam bariera kulturowa. Ostatnie wystawienie to bodaj Warlikowski to zrobił i to było zupełnie niedawno temu. Natomiast w 1937 postanowiono Dybuka zrealizować scenicznie i powierzono to zadanie Michałowi Waszyńskiemu, który do tej pory, jak wiemy, był dobrym rzemieślnikiem, ale wcale nie artystą. Waszyński zabrał się do tego zadania bardzo solennie. Po pierwsze więc został przygotowany bardzo przemyślany scenariusz tego filmu, trochę odwracający kolej rzeczy, ale za to porządkujący bardzo tę linię dramatyczną i spójność nadający całemu widowisku. Tam chodziło o to, że przesunięte zostały ku przodowi takie zdarzenia, które poprzedzały akcję właściwą. I Państwo to na filmie zobaczycie, że najpierw dwaj mężczyźni się porozumiewają w sprawie ewentualnego mariażu swoich dzieci, jeżeli urodzi im się syn i córka, a potem dopiero ta akcja się z tego zdarzenia wywija. Po drugie, tu by warto było dodać, że
przy pracy nad scenariuszem no, zatrudnieni byli właśnie najlepsi z najlepszych. Bo zarówno Andrzej Marek, jak i Alter Kacyzne, ten literat uprawiający literaturę jidysz, a w końcowej fazie właśnie także i Anatol Stern. Po drugie, Waszyński wykonał tutaj także bardzo ważną pracę, jeżeli chodzi o oczyszczenie tego filmu z różnych niepotrzebnych, ewentualnie elementów fabularnych, a wprowadzenie czegoś, co pomagało. Po pierwsze, wzmocnił rolę Meszulacha, takiego świadka. Ten Meszulach będzie się Państwu wielokrotnie pojawiał tutaj. Gra go zresztą wybitny aktor Isaac Samberg. To jest taka postać zza światów, która komentuje zdarzenia, ale niestety nie ma na nie żadnego wpływu. Wprowadził także Waszyński krótki, ale ważny komentarz dla nieżydowskich widzów. No i przesunął, jakby to powiedzieć, akcenty. Podczas gdy Dybuk jako dramat poświęcony jest przede wszystkim temu opętaniu, czyli temu Dybukowi, który wchodzi w ciało dziewczyny, w filmie akcja jest przesunięta. Dybuk się pojawia, to znaczy jest opętanie, ale gro akcji skupione jest na problemie moralnym o charakterze, można by było powiedzieć, uniwersalnym. O tym mianowicie rzecz się ma, jakie są skutki złamania przysięgi. Bo otóż jeden z tych tatusiów łamie daną przysięgę i nie chce wydać córki za syna swojego niegdysiejszego przyjaciela. Waszyński zadbał tutaj też niezwykle o dobór ludzi, którzy dla niego w tym filmie pracowali. Tu wszystko jest, można by było powiedzieć, w najlepszym gatunku. Występuje więc najbardziej znany polski, czyli najbardziej znany na ziemiach polskich, kantor, czyli śpiewak synagogalny, Gerszon Sirota, i będziecie Państwo słyszeć jego głos z ekranu. Pojawia się taki wybitny żydowski aktor Abram Morewski. W pierwszych scenach będzie grał cadyka, czyli rabiego, który grał tego rabiego od pierwszego przedstawienia w Teatrze Trupy Wileńskiej w 1920 roku. Tańce układa wybitna choreografka Justyna Berg. Do skomponowania muzyki został zaproszony Henoch Kohn, emigrant z Niemiec, i to jest świetna muzyka. A konsultantem merytorycznym filmu był Majer Bałaban, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Sam fakt, że realizacji tego filmu poświęcił reżyser aż 5 tygodni, normalnie robił filmy w 2 tygodnie, tutaj aż 2 tygodnie pracował w Kazimierzu, piękne zresztą osiągnął efekty, 3 w studio w Warszawie. Ale obok tego zastosował także elementy poetyki ekspresjonistycznej. Nie wiemy, czy pożyczył to od Habimy, czy od ekspresjonistów niemieckich, ale te twarze maski, ta melodyjna śpiewność dialogów, to wszystko jest. Podobnie jak na przykład pewna deformacja wnętrz, czy na przykład taka dość wyraźna chyba deformacja cmentarza żydowskiego, czyli Kirkutu w Kazimierzu. Polscy krytycy filmu zwracali też uwagę na to, że jest tu sporo zapożyczeń z kultury polskiej, odwoływania do Grodgera i Podkowińskiego, czy na przykład odwołanie do postaci guślarza z Dziadów, według Stefanii Zachorskiej, dały się tam odczytać. Film, który Państwo dziś obejrzycie, jest odrestaurowaną wersją z 1989 roku i wtedy właśnie we wrześniu 1989 roku został pokazany w Nowym Jorku. Uchodzi
za najlepsze dokonanie kina jidysz w dwudziestoleciu międzywojennym. Po obejrzeniu tego filmu jeden z żydowskich krytyków pisał: zmarli wracają do życia, a dawno zaginiona kultura wymazana przez Holokaust zostaje wskrzeszona na ekranie. Zobaczycie Państwo na ile. I ostatnia już dzisiaj przypowieść to Dziewczęta z Nowolipek. Proszę Państwa, powieść Dziewczęta z Nowolipek wyszła w 1935 roku. W 2 lata potem zrealizowano film. Scenariusz, w którym współdziałała także Pola Gojawiczyńska, czyli autorka powieści, był także współdziełem Leitesa, który film reżyserował. Film, podobnie jak Dybuk, niegdyś teatralny, grany 300 razy w Teatrze Elizeum, także osiągnął sukces za pierwszym podejściem. Przez 10 tygodni nie schodził z zeroekranowego kina warszawskiego. Tak bardzo podobał się publiczności. Został uznany za pierwszy w historii kinematografii znaczący sukces reżyserski. Co to jest za opowieść? Powieść sama poniekąd wyrosła z doświadczenia samej Gojawiczyńskiej. Doświadczenia trudnego i gorzkiego, bo doły społeczne poniekąd Pola Gojawiczyńska, będąc dzieckiem, reprezentowała. Film jest odniesieniem do tego doświadczenia, bo Gojawiczyńska, jak mówiliśmy, współdziałała przy układaniu scenariusza. Jest wielowątkową, realistyczno-psychologiczną opowieścią o losach czterech, zwłaszcza dziewcząt, rówieśniczek, wychowujących się w złej warszawskiej dzielnicy na Nowolipkach. Te cztery dziewczyny chcą czegoś, co byśmy mogli nazwać awansem społecznym i mają pozornie szansę ten awans osiągnąć. Tyle tylko, że jest to gorzka opowieść, ponieważ złudzenia pryskają dość szybko. Dziewczyny, które przez chwilę uwierzyły w te możliwości zasypania przepaści społecznej, zostają równie szybko sprowadzone na ziemię. A na dodatek jeszcze opowieść jest także uwikłana w wiedzę o losie polskiej kobiety po I wojnie światowej. Powieść jest ulokowana na przełomie, że tak powiem, trwania I wojny światowej i opowiada trochę o tym, co się dzieje z kobietą w czasie wojny. Że traci funkcję tradycyjna rodzina, że kobieta musi wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności materialnej za tę rodzinę, że jednak pozbawiona pomocy czy ramienia mężczyzny nie jest wcale zadowolona z tej emancypacji, wręcz przeciwnie, ta emancypacja przynosi jej same straty. Cztery główne bohaterki reprezentują właściwie cztery drogi bez wyjścia, ponieważ wszystkie ponoszą jakiś rodzaj klęski. W powieści ulokowana jest także, bo to był tekst bliski wówczas bardzo popularnej literaturze faktu, ogromna ilość drobnych obserwacji społecznych. Jest to taka literatura codzienności. I to zresztą było bardzo bliskie charakterowi czy temperamentowi teatralno-filmowemu Leitesa. Leites to, można by rzec, kupił. Przystępując do pracy nad filmem, Leites po pierwsze przy współpracy ze swoimi współscenarzystami także, tak jak wcześniej Waszyński, poprzesuwał akcenty. Po pierwsze, osią właściwie wydarzeń uczynił losy przede wszystkim jednej z dziewcząt, Bronki,
ponieważ ją zrobił reprezentantką tej grupy i ona w filmie jest postacią dominującą, podczas gdy w powieści te akcje toczą się równolegle. Po drugie, no właśnie, wyposażył tę opowieść filmową w niezwykłe bogactwo takich szczegółów, które bardzo urealniają tę opowieść i czynią ją bliską także ówczesnemu widzowi. Po trzecie, niezwykle starannie zadbał o obsadę. Cztery role kobiece, a właściwie dziewczęce, grane są przez cztery aktorki, z których dwie były już wówczas gwiazdami polskiego teatru, estrady i filmu. Jedna z nich zwłaszcza była absolutnie doskonałym zwierzęciem teatralno-filmowym. Myślę tutaj o Jadwidze Andrzejewskiej, ale także i Elżbieta Barszczewska, świeżo opromieniona sławą filmową z powodu udziału w Trędowatej zaledwie rok wcześniej, także no, udźwignęła tutaj ten ciężar głównej roli znakomicie. Trzecią kwiryną była Hanna Jaraczówna, córka Stefana Jaracza. Czwartą aktorką była Tamara Wiszniewska, której nigdzie już później nie znalazłam. Staranna obsada to także staranna obsada ról drugoplanowych. I tu bardzo Państwa proszę o to, żebyście się przyjrzeli aktorom, których pewnie tak łatwo się zobaczyć nie da. Zwłaszcza Stanisławie Wysockiej, która gra rolę matki Mossakowskiej. Bo Mieczysławę Ćwiklińską, mamę Raczyńską w filmie Państwo widujecie częściej. Ojca Mossakowskiego gra najświetniejszy polski aktor dwudziestolecia międzywojennego, Kazimierz Junosza-Stępowski. Absolutnie wszechstronny aktor, geniusz teatru, można by rzec. Występuje tam także dziś nieco zapomniany Tadeusz Białoszczyński, a Amanta w tym filmie gra znany Państwu jako Jurand ze Spychowa, młodociany wówczas Andrzej Szalawski, no i urodziwy. W realizacji motywu muzycznego filmu brał udział no, jeden ze znakomitych potem europejskich, jeżeli nie światowych kompozytorów, Roman Palester, który po wojnie znalazł się na Zachodzie, ale nie to właściwie jest najistotniejsze. W tym filmie najistotniejsze jest, wydaje mi się, co innego. Że to jest także, tak jak Dybuk, film, który zmierza do pewnej uniwersalizacji. Na czym ona polega? Otóż cała akcja, podobnie zresztą jak i w powieści, zogniskowana jest na podwórku. Na podwórku, które ma charakter metaforyczny i jest czymś w rodzaju teatru życia. Teatru życia tych czterech dziewczyn, które tam zaczynają życie i tam grzebią swoje złudzenia. A co ciekawe, film kończy się tak koliście. Na to podwórko w ostatnich scenach filmu wybiegają anonimowe, nieznane nam jeszcze mieszkanki kamienicy, które będą następczyniami dziewcząt z Nowolipek. I to zamyka klamrą całą tę opowieść. Podobnie jak Dybuk, dziewczęta z Nowolipek były także bardzo wysoko ocenione. I już w 1938 roku nagrodzone zostały we Lwowie na festiwalu filmowym taką prominentną nagrodą, a ostatni raz już dzisiaj przywołuję Stefanię Zachorską. Zachorska powiedziała tak: film przerósł powieść. Jest od powieści bardziej zwarty i bardziej syntetyczny. Nic dziwnego więc, że uznany został za pierwszy duży sukces stylistyczny w dziejach filmu polskiego. Tak oto, proszę Państwa, temat żydowski i temat polski, albo temat polski i temat żydowski, spotkały się w polskiej kinematografii w 1937 roku. Dziękuję.
Mówiłam tutaj, proszę Państwa, dziś o trupie wileńskiej i o Miriam Orlewskiej. Tu jest właśnie zespół trupy wileńskiej, powstałego w 1916 czy 17 roku, bardzo awangardowego teatru żydowskiego, który znany był w całym świecie żydowskim. Dziękuję. Estera Rachel Kamińska, ta wielka gwiazda teatru i filmu żydowskiego jednocześnie, wielka postać żydowskiej sceny. A za nią za chwilkę będzie Miriam Orlewska właśnie, w sztuce Dybuk, wystawionej przez trupę wileńską, sfotografowana przez Janinę Mierzecką, wybitną polską fotografkę. Ten pan, którego Państwo widzicie, to jest Józef Leites. To jest Marek Arnstein, czyli Andrzej Marek, ten, który tłumaczył Dybuka na język polski. To jest Michał Waszyński, który zrealizował filmowo Dybuka. A ostatni pan to jest Józef Green, ten, który za Dybuka zapłacił, czyli ufundował, czyli sfinansował produkcję filmu. Teraz mamy dwa fotosy z Judła, który gra na skrzypcach, tego komediowego filmu żydowskiego z Molly Picon, którą tutaj Państwo widzicie obok tego grającego lub udającego, że ma grać na skrzypcach pana. I drugą scenkę z tego filmu, o właśnie, jeszcze sobie zobaczymy. To jest ulotka filmu Dybuk. A to są dwie reprodukcje dzieł malarskich przedstawiających Kazimierz, żydowski Kazimierz nad Wisłą. Jeden jest to Żyd modlący się. Ta reprodukcja się ma do oryginału nijak, ponieważ nie ma tutaj tej kolorystyki, która być powinna, ale przykro mi bardzo. Władysław Leszczyński to robił w 1887 roku. I ostatnia taka właśnie pocztówkowa, że tak powiem, reprodukcja przedstawiająca uliczkę w Kazimierzu. Tę urodę Kazimierza Państwo zobaczycie w kinie. Dziękuję bardzo.